kilka słów na temat twojej sekcji. Co to za sekcja, jak długo działa? Generalnie, żebyś nam naświetlił sytuację sekcji lekkiej atletyki w Myśliborskiej. Dzień dobry. Ta sekcja działa tak oficjalnie od półtora roku, to znaczy w ten sposób, że została już oficjalnie zarejestrowana i występujemy jako MKS Szkuner we wszystkich zawodach, które są klubowymi rozgrywkami. Także to jest ten czas takiej formalnej działalności, ale sama sekcja ma historię dużo starszą, ponieważ po prostu działamy przy gimnazjum w Myśliborzu i uczniowie gimnazjum startowali na różnego rodzaju zawodach w różnym szczeblu, nawet do Mistrzostw Polski i Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży włącznie. Pod egidą innych klubów najczęściej występowaliśmy jako LKS Pomorze Stargard. W związku z tym, że nie udało mi się wcześniej doprowadzić do takiego sformalizowania sekcji w Myśliborzu, dlatego działaliśmy, że tak powiem, troszeczkę tak inkognito, bardziej pod nazwą nam Myśliborzanom mniej mówiącą. Ale sukcesy już w tamtych latach, praktycznie od roku 2000, pierwszego, drugiego, już te nasze sukcesy się tam dały gdzieś zapisać. Przypomnijmy może, że podczas ubiegłorocznej gali mistrzów sportu, myśliborskich mistrzów sportu, niektórzy twoi zawodnicy zostali wyróżnieni, jak również ty sam. W ostatniej gali został wyróżniony Miłosz Lewandowski, który nadal jest członkiem naszej sekcji, nadal trenuje, aczkolwiek jest w tej chwili w klasie maturalnej i troszeczkę, że tak powiem, musi więcej czasu przeznaczyć na naukę, co jest normalne w tym okresie, ale myślę, że i w tym roku osiągnie duże sukcesy, także mam nadzieję, że w tym roku też będzie tam dosyć wysoko w plebiscycie, bo oczywiście będziemy go jako MKS będziemy go zgłaszać do tej gali. A jeśli chodzi o moje osiągnięcie, to byłem wybrany trzecim trenerem, ale 2 lata temu. Także nie w tamtym roku, a 2 lata temu. Ilu zawodników w tej chwili zrzesza twoja sekcja i co oni trenują? Główną dyscypliną są biegi oczywiście, ponieważ jest to najłatwiejsza forma i najbardziej popularna uprawiania sportu. Najłatwiejsza, ponieważ naprawdę nie trzeba żadnego wielkiego sprzętu, wielkich pieniędzy, żeby ją uprawiać. Ale są oczywiście w miarę zdolności młodzieży i możliwości naszych. Są również skoczkowie, kulomioci. Także staramy się jako zespół również pokazywać się. No i tu chciałbym nadmienić, że w tamtym roku właśnie jako sekcja zajęliśmy trzecie miejsce na Mistrzostwach Województwa w tak zwanym lekkoatletycznym pucharze Humberta w Stargardzie Szczecińskim. Występowaliśmy jako szkoła, ale oczywiście byli to wszyscy członkowie sekcji MKS-u Szkuner i w gronie tych najlepszych szkół gimnazjalnych w województwie zajęliśmy trzecie miejsce. Czy możesz powiedzieć kilka słów o zawodnikach, których poziom sportowy ty najwyżej oceniasz? Czy w tej chwili masz jakieś takie talenty w swojej sekcji, które rokują dobrze na przyszłość? Talentów jest dużo, bo naprawdę, tak jak zawsze powtarzam w każdej rozmowie prywatnej czy takiej jak dzisiaj, talentów mamy naprawdę dużo i myślę, że w każdym mieście, w każdej szkole takie talenty są. Jest kwestia tego tylko, czy uda się ich zachęcić do pracy, bo tylko ciężką pracą można dojść do naprawdę wysokich wyników. Co bym mógł powiedzieć na temat najzdolniejszych, no to najzdolniejszym chyba, którego w tej chwili, no jeszcze w tamtym roku był naszym podopiecznym, to myślę, że jest Mateusz Gącik, którego również będziemy zgłaszać do tego plebiscytu.
który po prostu zrobił tak ogromny postęp w poprzednim roku, że dołączył do naprawdę najlepszych zawodników. Biegacz jaki dystans? To jest biegacz 800 metrów i 1500, tak docelowo, tak myślę, że docelowo dla niego będzie idealnym dystansem 1500. Na razie skupiliśmy się na przygotowaniu go do 800, ale oczywiście tutaj jeszcze dodam, że jest to tak wszechstronny chłopak, który potrafił właśnie między innymi na tym finale lekkoatletycznego Pucharu Humberta skoczyć 6 metrów w dal i pobiec płotki w 43 sekundy. Także bardzo, bardzo wszechstronne naprawdę i w jednym i w drugim wypadku były to wyniki, które bardzo mocno nas, że tak powiem, punktując bardzo mocno, wypchnęły nas do góry jako drużynę. Także to jest w tej chwili taki zawodnik numer jeden, aczkolwiek w tej chwili jest w szkole, bo już skończył gimnazjum, w szkole w Gorzowie, w liceum chemicznym i trenuje w Gorzowie. Także mam tylko nadzieję, trzymam za niego kciuki, że nadal będzie się rozwijał w takim tempie i nadal będzie osiągał jak najlepsze wyniki. Cieszę się, że mógł pójść, bo uważam, że wszystkich tych najzdolniejszych musimy odsyłać do tych mocniejszych ośrodków sportowo, tam gdzie są, że tak powiem, pieniądze, tam gdzie są możliwości. Tak, oni się mogą rozwijać. Z drugiej strony to jest w pewnym sensie niesprawiedliwe, dlatego że wychowujesz zawodnika, no i potem musisz się z nim rozstać. No ale tak to jest. Niestety ten nasz klub nie ma takich możliwości jak kluby w większych miastach. Padły już dwa nazwiska. Czy możesz podać jeszcze nazwiska innych zawodników, którzy być może wezmą udział w tym plebiscycie? No na pewno do czołowych zawodniczek naszej sekcji i w ogóle województwa na pewno należy Monika Zemla, która już od lat też jest zgłaszana do plebiscytu, też już była w dziesiątce wybranych sportowców. Także też osiągnęła dosyć znaczący postęp w wynikach, aczkolwiek mieliśmy troszeczkę problemów zdrowotnych z Moniką, ale już jest w tej chwili wszystko w porządku, także myślę, że następny rok rysuje się naprawdę w dobrych, że tak powiem, jesteśmy w dobrych nastrojach przed tym nowym sezonem. A Monika w tamtym roku zdobyła trzecie miejsce na tak zwanych międzywojewódzkich mistrzostwach Polski. To jest, że tak powiem, zawody rangi, że tak powiem, półfinałów mistrzostw Polski i była na 3000 metrów trzecia, także uważam to za bardzo duże osiągnięcie i zresztą rekord życiowy 10:47 jest naprawdę bardzo znaczący. Trenowanie wszystkich dyscyplin i działanie wszystkich sekcji wymaga jakiegoś tam wsparcia finansowego. Wiadomo, takie są teraz czasy. W rozmowie z Ryszardem Nasiłowskim poświęciliśmy temu sporo czasu. On z jednej strony dziękował tutaj miastu, panu burmistrzowi za pomoc, z drugiej strony mówił o tym, co jeszcze by się przydało. Powiedz, jak to wygląda w twojej sekcji? No wiadomo, że uprawianie sportu wiąże się ze sprzętem, wiąże się z odpowiednim odżywianiem, no z całą masą różnych rzeczy, na które są potrzebne pieniądze. Jak to wygląda u ciebie? To znaczy, budżet naszej sekcji nie jest duży. Jest to sekcja, tak jak mówiłem, która działa praktycznie oficjalnie od półtora roku, a więc te pieniążki, które są przeznaczane na naszą sekcję, to są, że tak powiem, też początkujące i mam nadzieję, że będzie coraz lepiej. Aczkolwiek wystarczyło nam to w tamtym sezonie na zakup strojów takich lekkoatletycznych, w których byliśmy widoczni w województwie i na makroregionach, na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, tak żeby było widać, że to jest nasz klub. Zostały też zakupione kolce, czyli te pantofle lekkoatletyczne, w których startujemy. No i oczywiście były pieniądze na wyjazdy. Są też pieniądze zaplanowane na wydatki. Jeszcze w kolejnych miesiącach, oczywiście, jeśli otrzymamy taki budżet, jaki byśmy chcieli. Nie jest on w moim mniemaniu zbyt wygórowany, aczkolwiek no, chcemy, żeby był wyższy, jak był w tamtym roku. Także tutaj liczymy na pewno na pomoc pana burmistrza i miasta. Aczkolwiek no, nie starcza już na pewno na to, żeby odbył się jakikolwiek obóz. Nie starcza na to, żeby jakakolwiek odnowa biologiczna wchodziła w rachubę, bo to już są po prostu zupełnie inny pułap finansowy. Także no, mam nadzieję, że z czasem dopracujemy się również tego, że takie pieniądze, które są, że tak powiem, niezbędne, będą planowane na naszą sekcję.